Cześć, tutaj Tumek.pl z browardynia.com. Dzisiaj króciutka prezentacja tego, co nastąpi, takie dwie minutki, plus oczywiście kontynuacja piwa, degustacji piwa kolaborantów. Słuchajcie, dziękuję przede wszystkim, że jesteście ze mną, że oglądacie, czasami męczycie się na tych moich wpisach. Oczywiście przyznaję się, te plenery przemyślę, przeluduję, skupię się bardziej na piwie. Będzie lepiej. W każdym razie od mojej tej niedawnej reaktywacji troszeczkę wzrosła ilość tych subskrypcji, czego się bardzo cieszę. I powiem Wam tak, że w niedługim czasie pewnie ona dojdzie do setki. Na 99. osobę zdegustujemy piwo beczkowe Strong Suffolk. Natomiast na pierwszą setkę otworzę coś z białym kapslem. Co to może być? Artezan, co to może być? Dokładnie, druga warka unikatu, czyli piwa Chateau. Poczekamy do pierwszej setki. Jest to druga warka, pierwszą piłem, ta druga podobno jest bardziej dzika. Także poczekamy, myślę, że już w niedługim czasie Chateau, kupione w bydgoskim Leclercu, będzie nasze. Trzecia taka ciekawa sprawa, to pamiętacie, niedawno aktywowaliśmy drożdże American Wheat 10-10 na drugi dzień napompowały się już do takiego kółeczka, także myślę, że w poniedziałek wykorzystam wolne i chyba uważam American Wheat'a, ponakręcam krótkie odcinki, takie 10 minutówki na każdym etapie pszenicy amerykańskiej do zadania drożdży i będę Wam to dawkował. Super, zobaczcie, gdzie teoria? Miało być 8 dni, dzień na miesiąc, proszę. Widać, że drożdże w doskonałej kondycji. Co dzisiaj w takim razie? Chyba, nie wiem, no nie ma żadnej tajemnicy, tak? Z tego względu ubrałem fajną koszulkę nawiązującą. Tak, no właśnie do tego piwa. Kontynuacja kolaborantów, jak już powiedziałem, miś, pipa. Bo generalnie przez kilka dni skupię się na pipach. Jakby to nie brzmiało, niesie ze sobą prawdziwe przesłanie, czyli Polish India Pale Ale. Czyli India Pale Ale, mocno chmielone piwo górnej fermentacji Polish. Na polskich odmianach chmielu. Do poniedziałku będę prawdopodobnie testował pipki. Na pierwszy rzut, po takim średnim lemurze, idzie miś. Co to jest? Miś. Polskie India Pale Ale. Piwo jasne, górnej fermentacji, niefiltrowane, niepasteryzowane, chmielone polskimi odmianami chmielu Sybilla Junga. Polskie odmiany chmielu Sybilla Junga. Przypomnę, czego się można w takim razie po tym piwie spodziewać. Sybilla, zbostowana marynka, czyli goryczka, ale alfa kwasy słabiutkie, 4-5%. Czy ja teraz tego nie mylę? Nie. Junga, mu walę z pamięci, także jakby co to zmienię, to podpisie. Junga to też chmiel polski, lubelski, ale od 11 do 14 alfa kwasów. Wobec tego, jeżeli chodzi o Jungę, to oczekuję piwa z wyraźną kontrą goryczkową, która skontruje słód, ale też i z niezłym aromatem. To takie dwie nowofalowe odmiany polskich chmieli i dobrze, bo marynka i lubelski, czyli marynka goryczka, lubelski aromat, wydaje się, że coś się złego dzieje, bo zostały w tyle. Krawatki nie ma, butelka 0,33, powoli przewinę Wam etykietę, etykieta nawiązująca do stanu wojennego, do generała Jaruzela, browar Kopyra, browar Widawa. Skład, woda, jeżeli chodzi o słody, pale ale, karmelowy, pszeniczny. Wiecie, po co się daje pszenicę? Mam nadzieję, że wiecie. Już nie będę się powtarzał. Chmiel Sybilla.pl, Junga.pl, drożdże S04. Pokazywałem Wam te drożdże S04, S05. Te drożdże są w tej samej cenie, drożdże suche. W porządku.
butelka bezwzwrotna. To co? 8 maj, więc jedziemy z tematem. Wrócił nasz otwieracz. Jest dobrze. I tu koniec degustacji. Poprawiłem się. Lecimy. Piękny kolor. Piękna piana. Czuję, że będzie lepiej niż z lemurem, że będzie dużo lepiej. Receptura oczywiście Tomek Kopyra. Piana bardzo drobna. Kolor brudnej pomarańczy, czyli kolor ipy. Ładne. Ładne chmiele, ale przed chmielami albo na równi z chmielami idzie słodowość. Zobaczę, jak to jest z butelki. Nie, z butelki idą... Idą polskie chmiele. Fajne. Nie czuję owoców żadnych tam tropikalnych i tak dalej, na szczęście. Już ja wiem, czy na szczęście lubię to. Lubię, ale generalnie, jeżeli mówimy o polskich chmielach, to ma być po polsku. Na zdrowie zobaczymy, co słychać w smaku. O kurczę. Jest Junga, jest mocna gorycz. Ten wahadełko między 11 a 14% akwakwasu czuć. Ciekawe, ile zostało dodane. No jest takie wrażenie, jakbym czuł szyszkę wręcz, mokrą szyszkę. Będziemy za jakiś dzisiaj, jutro, pojutrze testować plona na Sybilii, na mokrej szyszce. Potem na suchej, potem marynkowego. Słuchajcie, mi to piwo pasuje. Jest tak. Kolor jest super. Zobaczcie, jeżeli chodzi o lacing, czyli o oblepianie piany, zostawianie śladów, bo to świadczy o dobrej pianie. Czyli słód pszeniczny robi dobrą robotę. Piana co prawda opadła, ale nadal jest drobna. Ale w środku, w pokalu robią się spore oczka, czyli nie jest tak super. Kolor jest piękny, taki przybrudzony pomarańczy, typowy ipowy kolor. Jeżeli chodzi o smak, jest wyczuwalna gorycz. Ja tą gorycz czuję. Nie wiem, tu nie ma określonego IBU, ale czuję, jakby to było tak między 60 a 70 IBU. Ekstrakt 16% plato wagowo, czyli spory ekstrakt, jak na Polish India Pale Ale. Przypomnę, że typowa IPA to typowa 15. Alkohol 6,2. Już mówię, alkoholu w ogóle nie czuć. Nie czuję kompletnie alkoholu. Jeżeli chodzi o sam pomysł IPY, czyli polskiej IPY i polskiej IPA, super. Wysycenia praktycznie w pokalu nie widać. Pojawia się lekko na języku, ale gdzieś tak dobrnie do połowy języka i znika. Czyli dobrze. Nie lubię jakiegoś tam mocnego wysycenia. Zresztą to byłoby trochę niestylowe, jeżeli chodzi o IPA, o PIPA. Słuchajcie, jeżeli chodzi o aromaty, nie umiem tego określić. Moje skojarzenie to jest mokra szyszka chmielowa. Aczkolwiek pałęta się cytrus, krótko mówiąc. Aż mi się wierzyć nie chce. Tyle, że jeżeli miałbym porównać aromat do goryczki, to dużo większa jest goryczka. Dwa razy większa niż aromat. Ona jest długa, jest lekko zalegająca. Wobec tego to piwo doskonale. Nawet taka mała ilość zgasi wasze pragnienie. Alkoholu kompletnie nie czuć, czyli jest dobrze schowany. Być może chmiele są sypnięte w większej ilości, stąd cena tego piwa. Zresztą niedługo będzie o cenach, taki cykl chmiele to.
Zapowiedzi powiem, że tak, uważam, że ceny są chore, jeżeli chodzi o piwa nowofalowe, polskich piw, są chore. Te piwa są za drogie. Ale o tym powiem. Będzie kontrowersja. Ja to piwo polecam. Miś jest niezły. Przynosi taką gorycz, jaką przyniósł ten pan w telewizji, którego puszczono zamiast Teleranka wśród naszego narodu. Inna sprawa w ogóle. Kto jak go ocenia. Ja nie wchodzę w tematy polityczne. Generalnie ja piwo oceniam bardzo dobrze. Dwa razy lepsze od Lemura. Oczywiście bez sensu takie porównania, bo Lemur też był w sumie pale ale, 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 ale ważony, fermentowany w obecności płatków dębowych. Pierwsza pipa, testowana na początku tego wolnego, dłuższego weekendu. 7 na 10. Zobaczymy, czy zmętnieje po wlaniu całości. Tak, no generalnie soczek. Kompletna opalizacja. Nieprzezroczysta, więc piękne, niefiltrowane. Piana się trzyma na pół palca. Nie ma już drobnych oczek. Pojawiły już same średnie albo duże. Mimo wszystko pięknie piana pracuje. Po lekkim okręceniu buduje się ta piana. Jestem za. Pomimo ceny, około 7 zł, myślę, że piwo warte wypicia, godne polecenia. Jednak dla osób, które są uczulone na jakąś formę goryczki, będzie ciężko to piwo wypić, ponieważ goryczka jest dosyć spora. Jest spora. Przypomnę, pochodzi ona z Jungi, między 11 a 14 alfa, więc jeżeli była dobrze sypnięta, to czuć Jungę. Czuć jakieś grejpfruta, czy tak modnie mówią cytrusa. Ale on się nie rzuca. Generalnie czuć gorycz, po goryczy długo nic, potem aromacik, a po aromaciku właściwie równo z tym aromacikiem chmielowym moje skażenie takiej szyszki zmoczonej przez deszcz. Jest słód, jest podstawa słodowa, ona jest też solidna. 16 w Belgii to już nie są żarty. In plus to schowany alkohol w tym piwie. Kompletnie go nie czuć. Także Wojtku, świetna robota. Mówię do Wojtka Franczyka, czyli do Grandmastera i Ownera w Widawie. Dobra robota, naprawdę dobra robota. Mi bardzo pasuje, gorycz jest ok. Do następnej pipy. Wybaczcie mi to, ale to nic obraźliwego.